Szkolnictwo zawodowe, o tym się sporo mówi w Częstochowie. Projekt Szkoła Praca Przyszłość to jest projekt, który jest cały czas realizowany przez wiele placówek oświatowych w naszym mieście, w Częstochowie. No i porozmawiamy między innymi o tym, jak to wygląda w praktyce. Z praktykiem, człowiekiem, który kieruje jedną z placówek, a moim Państwa gościem jest Mariusz Zawada, dyrektor Zespołu Szkół imienia Jana Kochanowskiego w Częstochowie. Dzień dobry, Panie Dyrektorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Dyrektorze. Panie Dyrektorze, no, piękny projekt. Obydwoje byliśmy na podsumowaniu jednego z etapów tego projektu, ale to pięknie wyglądało tylko na tej sali, czy to również jest tak, że i w tej faktycznej, codziennej pracy to wygląda równie dobrze? Myślę, że to w codziennej, praktycznej pracy wygląda równie dobrze, bo to jest kolejny projekt, który realizujemy wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, jak i z Wydziałem Funduszy Europejskich. Jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, do tej pory powstało bardzo wiele pracowni zawodowych, również dużo kursów dla uczniów, tak jak u mnie w szkole na przykład, kursy wózków widłowych, również kursy dokształcające dla nauczycieli. A oprócz tego jeszcze, żeby rozwijać to szkolnictwo zawodowe, podpisujemy wiele umów z pracodawcami, żeby uczeń niekoniecznie tą naukę praktyczną odbywał na terenie szkoły, w pracowni zawodowej, ale u ludzi, u pracodawców i miał kontakt z klientem, jak również z pracodawcą. Ale pokutuje jeszcze coś takiego, że no ta szkoła, jak pan, panie dyrektorze mówi, zawodowa, to jest taka, była szkoła ostatniego wyboru. Tam to już trafiali ci, którzy już nie mieścili się do innych szkół, tak mówiąc kolokwialnie. Pokutuje, czy już jest w tej chwili zupełnie inaczej i jednak zawód, fachowiec to coś znaczy i to naprawdę pozytywnie? W tej chwili małymi kroczkami idziemy do tego, że fachowiec, zawód, który się wyuczył, człowiek młody, już zdobywają go w technikum, w szkołach branżowych. Ludzie chcą uczyć się w technikach i w szkołach branżowych, dlatego że po maturze, po skończeniu szkoły mają zawód i mogą iść do pracy. Jeżeli wybiorą dalszą drogę kształcenia, mogą również iść na studia, bo maturę również zdają. A oprócz tego na przykład na studia wieczorowe czy zaoczne, można iść, a w tygodniu pracować. Rozumiem, że u Pana dużo uczniów decyduje się tą maturę zdawać, mimo tego, że no wcześniej są już egzaminy zawodowe, więc oni wcześniej wiedzą, że mają tytuł, nie wiem, technika logistyka, na przykład technika spedytora. Tak, dużo, bardzo dużo, 99% uczniów zdaje maturę i później startuje albo na studia, albo idzie do pracy, a w przyszłości może kiedyś ma jakąś tam zapewnioną taką alternatywę, że może iść na studia, zdobyć wyższe wykształcenie. A wiadomo, że jak tak zwany papier, czyli wyższe studia, dają większe możliwości młodemu człowiekowi zdobycia dobrej pracy. No dobrze, ale to jest tak, przychodzi młody człowiek, mówi, dobrze, to ja wybieram pańską szkołę, chciałem zostać logistykiem, spedytorem i zaraz porozmawiamy, w jakich warunkach się będzie uczył, ale zawsze jest tam gdzieś już z tyłu o tych młodych ludzi, bardzo młodych czasem, bo teraz już 14-latkowie w zeszłym roku poszli do szkół ponadpodstawowych. No to jest mimo wszystko z tyłu, co ja z tego będę miał. Więc teraz jest pytanie, czy wy patrzycie faktycznie na to, jak wygląda rynek pracy, dostosowujecie te kierunki i faktycznie ten młody człowiek, poza tym, że będzie miał dokument, który mówi, tak, jesteś tutaj w tym momencie technikiem, to jeszcze zarobisz dobre pieniądze? Tak, bo naprawdę zawód logistyka jest no, praktycznie w każdej firmie małej, średniej no i dużej potrzebny. Dobry logistyk po technikum, nie mówię, że już po studiach, ale dobry logistyk po technikum jest w stanie zarobić 10-11 tysięcy brutto na pierwszej pracy. Mówi się też o tym, wspomnimy o tym kolejnym kierunku, który akurat no, między innymi w Zespole Szkół Żeromskiego, ale także i u Pana, Panie Dyrektorze, jest, to są klasy mundurowe. Oczywiście to jeszcze nie jest podchorążówka, to nie jest szkoła wcześniej, ale no, mundurowi mogą liczyć na podwyżki, przynajmniej tak mówi obecny rząd, mogą liczyć na dobrą pracę. Te klasy się cieszą zainteresowaniem, to moje pierwsze pytanie? No powiem tak, że ogromnym się zainteresowaniem i klasy wojskowe, i klasy policyjne, i klasy pożarnicze.
Po pierwsze, po ukończeniu tych klas, na przykład klasy pożarniczej, są dodatkowe punkty na egzaminie do Straży Pożarnej. Nawet w Częstochowie mamy Wyższą Szkołę Straży Pożarnej. Tak samo do Policji też są dodatkowe punkty, a w wojskowych klasach jest skrócony okres przygotowawczy, jeżeli chodzi o przyjmowanie do wojska. To też jest kolejna alternatywa dla młodego człowieka, że stwierdzi, że po pierwszej klasie poszedł do technika, logistyka z innowacją na przykład policyjną, chciał zdobyć zawód, kończy piątą klasę, no i na przykład i ma dwie o takie opcje, że jest przygotowany do pracy w policji, w OSP, czy nawet w zasadzie zawodowej, czy nawet w oddziałach obrony terytorialnej. Także no, mogą wybrać jakby taką kilka, takie dwie drogi. Idą do mundurówki, które wiadomo, no też jest to atrakcyjna praca w służbach mundurowych, bo przede wszystkim wcześniej emerytura. Jak pan mówi, pan redaktor, no zarobki też są dość interesujące dla młodego człowieka. Dobrze, to teraz przechodząc, pozostając nieco przy temacie klas mundurowych, ale przechodząc już do tej praktyki, tej nauki zawodu, to jak to jest? No bo przed szkołą, jak na przykład są dni otwarte, to stoi wóz opancerzony wojskowy, czy stoi radiowóz, czy stoi wóz strażacki, ale ja rozumiem, że to jest tylko akurat przy okazji dni otwartych, a jak codzienność wygląda tej nauki? Faktycznie przygotowujecie? Ktoś, kto ma być potem strażakiem, to coś już o tej straży wie? Ktoś, kto ma być policjantem, to wie, do czego służą kajdanki na przykład? Mają, jeżeli chodzi na przykład o policję, uczniowie mają samoobronę. Tak typowo pod interwencję policyjną związaną, czyli kajdankowanie, obrona pałką policyjną typu tomfa, przed użyciem noża obrona. Jak również mają zajęcia teoretyczne z byłym policjantem, który no, był wicekomendantem tu w Częstochowie, był komendantem w Lublińcu, także naprawdę policjant z byłym bardzo dużym doświadczeniem. Mają również zajęcia na strzelnicy. Mamy strzelnicę multimedialną, mamy strzelnicę pneumatyczną. Również są obozy organizowane, takie survivalowe dla klas, no wszystkich klas, w sumie dla klas wojskowych, policyjnych i pożarniczych. Tak samo jeżeli chodzi o wojsko, mają wyjście na strzelnicę na broń ostrą, korzystają również z naszej strzelnicy multimedialnej, z pneumatycznej, również mają obozy, również mają samoobronę, tylko już pod kątem, że tak powiem, wojskowym, jak również zajęcia z pierwszej pomocy i zajęcia z taktyki pola walki. Też z wojskowym, który naprawdę ma duże doświadczenie i odbył już kilka kursów takich, że naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie jego wiedza i umiejętności. Tu pan wspomniał o kadrze, panie dyrektorze. Wspomniał pan tutaj, były wojskowy, to były policjant. Straż pożarnicza. Straż pożarna, no czyli dobra ta kadra, a trudno tą kadrę pozyskać, trudno ją utrzymać. Ja wiem, nowa ministra, albo pani minister, jak to woli, edukacji, mówi, podwyżki będą, nauczyciele będzie lepiej, dzieci będą miały lepiej, a w praktyce, jak pan to czuje, czy jest tak, że jednak no, młodzi ludzie stronią od zawodu nauczyciela i trzeba no, korzystać z doświadczenia z jednej strony tych starszych, a z drugiej strony prosić, żeby oni nie postanowili iść na emeryturę? Do tej pory tak było, że dużo nauczycieli, którzy pracują u mnie w szkole, jest już w wieku emerytalnym, już od 2-3 lat mogliby na tą emeryturę odejść. Myślę, że teraz czasy się no, troszeczkę jakby zmienią, bo ze względu na te podwyżki, bo no, są to, no, nie ukrywajmy, znaczące podwyżki. To prawda, nie ma ich jeszcze oficjalnie, nie ma rozporządzenia, ale myślę, że wszyscy myślą, nauczyciele, że to wejdzie i będzie, te podwyżki będą i może to pomoże rzeczywiście w naborze młodych nauczycieli, no bo te zarobki będą już dość znaczące. Ja, jeżeli chodzi o nauczycieli tych strażaków czy wojskowych, no to oni tam w większości są policyjni, oni są w większości na emeryturach, także to jest jakby dla nich dodatkowa praca. I taka chęć podzielenia się doświadczeniem. Chęć podzielenia się wiedzą, jakby chcą, nie chcą być tak zwrócić na emeryturę, znaczy pójść na emeryturę, ale chcą być jeszcze, jakby ja powiem, no, wieku, który umożliwia przekazanie wiedzy uczniom i uczennicom. No dobrze, to teraz jeszcze wróćmy do tego wieku uczniów. 14-latkowie w zeszłym roku poszli do szkół ponadpodstawowych z 15-latkami, no i spotkali się w szkole
z 18-latkami, no, teraz z 19-latkami. Powiedziałbym, że nawet 20-latkami się spotkali. Właśnie tak, szczególnie tak, panie dyrektorze. W technikum nawet są 20-latkowie. No właśnie, jak to zderzenie wyglądało? No bo kiedyś po drodze było gimnazjum, przez jednych krytykowane, przez drugich chwalone. Teraz było płynne przejście, no i spotkanie z dorosłymi ludźmi. No, jeszcze bardzo młodych ludzi, naprawdę, 14-latków właśnie. Myślę, że przynajmniej u mnie w szkole nie było jakichś większych problemów, żeby pierwsze klasy jakieś były konflikty, czy nie dogadywały się z klasami starszymi. Nie było jakichś takich... Czyli to można powiedzieć, że to może dobry nawet dobra sytuacja, bo na przykład dowiedzieli się czegoś od tych starszych kolegów, czy jednak nie? Na początku te pierwsze klasy, przez te pierwsze tak 5-6 miesięcy jednak żyją bardziej we własnej klasie, w własnym gronie. Dopiero później, pod koniec pierwszej klasy, na początku drugiej, dopiero wychodzą, że tak powiem, poznają szerzej kolegów ze szkoły. Myślę, że takie doświadczenie dla tych pierwszaków jest, jeżeli przekażą starsze klasy, co w szkole się dzieje, co robić, żeby było jak najlepiej dla niego, żeby miał jak najlepsze oceny. Ja wiem, że no to może, nie wiem, czy, no może będzie to trudne pytanie, ale oczywiście tak pytam tylko dlatego, że jest pan praktykiem, ma pan wieloletnie doświadczenie jako i pedagog, nauczyciel, ale także jako dyrektor placówki. 14 czy 15 lat. Bo mówimy, że to szkolnictwo zawodowe jest dobre, bo ono daje zawód, daje pracę w przyszłości. Znaczy 14-15 lat to jest taki moment, kiedy człowiek jest na tyle świadomy, że może wybrać tą swoją przyszłość, czy to jest ten za wczesny wiek? Nie, ja pytam tak oczywiście jako praktyka. Ja nie mówię, żeby oceniał decyzje rządzących na przykład. Ja nie chcę tu oceniać zarządzanych rządzących, bo no, szkoła, nauczyciele muszą się, no, tak powiem, dostosować do każdej uchwały czy ustawy i musimy to robić i robimy to, i jak najlepiej staramy się to robić. Myślę, że w wieku 14 lat to bardziej chyba rodzice tak podpowiadają, co jest lepsze, co powinien uczeń robić, gdzie powinien ze szkoły iść. Chociaż myślę, że też najlepszą reklamą szkoły i tych zawodów, jakie są, to są nasi i absolwenci, którzy są na tych spotkaniach, na dniach otwartych, i nasi uczniowie, którzy no, chwalą ten zawód, szkołę, nauczycieli, także to też jakiś tam wpływ ma. Myślę, że nawet decydujący wpływ, bo kiedyś robiliśmy takie badania jeszcze przed pandemią, przez 3 lata, no to ponad 50% uczniów wybrało naszą szkołę ze względu na to, że nie wiem, brat, siostra chodziła do szkoły, koledzy chodzą, już uczniowie mają jakieś informacje o tej szkole, że fajnie jest, czy że są fajni nauczyciele, fajna atmosfera, i to jest taka największa reklama. Internet, prasa, tak, oczywiście. Ale największą to są właśnie nasi uczniowie, obecni uczniowie, których uczymy i którzy są nasi absolwenci. I już jest, ja pracuję w szkole już dość długo czasu, bo 26 lat w tej szkole. No i uczniowie, których uczyłem na początku swojej pracy nauczyciela, przyprowadzają swoje dzieci. Także też to jest jakaś tam reklama i też właśnie te dzieci wybierają te zawody nawet w wieku 14 lat pod kierunkiem rodziców i kolegów. No być może się okaże, że coś jest nie tak z tym zawodem. Może uczeń się potem zmieni go na technika spedytora czy na technika ekonomistę, ale w większości przypadków to no, zdaje egzamin. Zdaje egzamin, a też jest tak, że poza tym, że są dobrze wyposażone pracownie, że jest ładna strzelnica, to jeszcze też zawsze rozmawiacie, nie wiem, między dyrektorami w swoim środowisku, jak również uczniowi zapewnić no, mądrą rozrywkę, mądry odpoczynek, bo ja nie mówię, żeby to był komputer albo coś bezsensownego, ale mądry odpoczynek. Tak, bo są organizowane różne wycieczki, nawet w tych innowacjach policyjnych, wojskowych, są do jednostek wojskowych, do zakładów karnych, do posterunków policji, do Maskpolu, firma, która produkuje sprzęt ochronny, to jest w sumie i do wojska, do straży, i do policji. Również są rajdy rowerowe, wycieczki klasowe są organizowane, ale wszystko jest tak powiązane, żeby uczniowie coś z tego wynieśli, na przykład sprzątanie zbiornika wodnego na Michalinie, sprzątanie Lasku Aniołowskiego, czy jakaś tam lekcja, ścieżka edukacyjna na Adriatyku, Bałtyku, nowym takim kąpielisku w Częstochowie. Ale również uczniowie, oprócz tego, że odpoczywają, to na takich wyjazdach zdobywają wiedzę i praktykę, bo dużo uczniów co roku wyjeżdża na praktyki zagraniczne do nas ze szkoły.
Byli uczniowie w Anglii, byli uczniowie w Hiszpanii. W tym roku, znaczy w obecnym roku szkolnym, w listopadzie byli uczniowie na Maltę polecieli. Również następna grupa na Maltę leci teraz w marcu. Także mają zapewniony ciekawy wachlarz możliwości wypoczynku i rekreacji w naszej szkole również. Bo szkoła nie żyje samą nauką. Oczywiście nauka jest bardzo ważna, o ile nie najważniejsza, ale również podejście do ucznia jako do tak mam partnera, że to też jest taka integracja między nauczycielami a uczniami, takie wyjścia nie w ramach innowacji, nie na takie wycieczki klasowe. No dobrze, to teraz panie dyrektorze, na koniec jeszcze jedno pytanie, no bo porozmawialiśmy już o tym, jak uczyć praktycznie, porozmawialiśmy o tym, czy wybór szkoły zawodowej to jest dzisiaj wybór dobry, czy dalej obarczony tym takim popularnym określeniem, że to jest najgorszy wybór. Mówiliśmy o nauczycielach, powiedzieliśmy nawet o wycieczkach, a to teraz atmosferę. No bo kupić pan może nowoczesny sprzęt do szkoły, może pan ją pomalować, ale jak jest atmosferą, jak się buduje tą atmosferę i czy wy budujecie sobie tą atmosferę tak, żeby ci uczniowie również ją czuli na co dzień, niekoniecznie na wycieczce, a także podczas lekcji? Przede wszystkim trzeba mieć indywidualne podejście do każdego ucznia, bo szczególnie teraz po pandemii uczniowie są, tak powiem, bardzo różnorodni. Jedni są otwarci na nowe kontakty, na nową szkołę, na nowych kolegów, drudzy są troszeczkę bardziej zamknięci, wyizolowani. Mamy przekrój przez wszystkie kategorie dzieci jeszcze, bo to 14 lat, to 15 to jeszcze są dzieci, szczególnie w tych pierwszych klasach. I staramy się tak podchodzić, żeby ci uczniowie czuli się w szkole dobrze, żeby... Czyli nie ma tak, wchodząc w słowo, panie dyrektorze, że jest nauczyciel, jak to się mówiło, przynajmniej za moich czasów, a to dawno temu było, kosa, albo się bało wchodzić, jak to jest? Pewnie uczniowie tak o niektórych nauczycielach mówią, no bo tak było, jest i pewnie będzie, że no, nauczyciel jest jeden bardziej wymagający, bardziej ostry, a drugi jest bardziej taki, powiem, no, prawie że jak kumpel dla ucznia. Ale no, przede wszystkim nauczyciel nie może być złośliwy, ma po prostu eklikować wiedzę. Uczeń ma wiedzieć, że został ocenę taką i taką za to, że coś czegoś nie umiał, że za coś umiał, żeby to było wszystko po prostu tak normalnie powiedziane i wytłumaczone. Zero złośliwości, indywidualne podejście do ucznia. Chyba to najważniejsze. No to budowanie atmosfery to jedna z ważniejszych rzeczy w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego, a wybór zawodu to nie jest wybór tego gorszego zła, znaczy tego większego zła, a nie tego lepszego wyboru, czyli pójścia na przykład do liceum, tylko to może być połączenie zdobycia zawodu i jednocześnie zdobycia wiedzy, zdobycia matury. U pana dyrektora nie wiem, czy się zdarza, że ocenia z logistyki, czy nie wiem, z klas mundurowych, ale na pewno może sprawdzić, czy ktoś szybko biega, bo sam na co dzień uczy wychowania fizycznego, więc jak ktoś się wybierze do tej szkoły, to pan dyrektor sprawdzi chociażby umiejętności z piłki siatkowej. Moim państwa gościem był dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego, Mariusz Zawada. Dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu. Dziękuję panie dyrektorze.